A Bolk cię nie ma. I Bolo łącznik. No to przecież... No mam, gdzie się zagrasz, no. Leć tak jak trzeba. Nerwy. Proszę puścić jakąś wiązankę dla telewizji. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Pawła Janasa. Zdrawiam. Po 15, tak? Po 15, drugi. Kibice chcą zobaczyć akcję Serve and Volley. To nie to. Aj, było blisko. No. Po prostu płynę we własny sos. Foto wcisnąłem. To jeszcze raz wcisnąłem. No, pomyliło mi się. Teraz będę nagrywał akcję. Nagrało się. Ach, pięknie. Mamy wszystko na taśmie. Będziemy pokazywać młodzieży wszechpolskiej. Petfair. Oj, wyszło. O.
5-1 dla Krzyśka, który będzie serwował, aby zakończyć to spotkanie. To nierówne spotkanie. Przypomnę, że w takim gronie Chris Econo na zwycięstwo w turnieju płaci 1,30. Rozgoryczeni kibice opuszczają stadion. Na drogie biwety. Na słaby poziom. Oto kibice, którzy opuścili stadion tuż po zakończeniu spotkania. Panie Marta, nie kręć dup. A oto fanki, które niestety na spotkaniu się nie pojawiły. Może i historyczna chwila. Dzisiaj w Gazecie Wrocławskiej prezentacja stadionu, który ma być na Euro 2012. Przypomnę, że w grudniu zapadnie decyzja. Wielka decyzja zapadnie w grudniu. Które z miast? To nie są projekty, to jest stadion Bayernu i Porto. Aha. To ten, Allianz Arena. No. Moment w Monachium. No. Wygrasz dzisiaj? Nie wiem, zobaczymy. Jakie kursy? Kurs na Econo ma na zwycięstwo w turnieju już jest jeden. Zależy jaki kurs, zależy jaki kurs. 1,20. Econo płacisz 1,20, ty teraz z bolem płacisz 1,50. A co myślisz, że tam w szachni w ATP, to co? Przychodzi Safi, to wygrasz dzisiaj, jakie kursy na rywala? 8, a to nie. Nie mogę. W asa. Lider!